Witam na kanale Popas w Wodzie. Zaczynamy trzydniową wyprawę na łososie. Trzy rzeki, trzy dni, nocowanie gdzieś w lesie, auto spakowane. Jestem ja, pies, wędki i tyle. Zapraszam do oglądania. Lecimy na trzy dni. No i dobra, Morty. Ja już se wędruję swoimi ścieżkami. Cisza, spokój. Nie ma ludzi. Ryby też nie biorą. Już parę rzutów wykonałem. Ale to nie po to tu przyjechałem. Czas odpocząć. Dzikie kaczuszki. Trochę ich jest. Tu jest jedna grupka, druga tam w krzakach. A tam mamunia pilnuje. Jest to rzeka o nazwie Kokłet. Czyli sprzętu, jakiego będę używał na tej rzece, to jest Trapper, Warrior, 8, długość 11 stóp, kołowrotek Lampsona, design zeszłoroczny, na 2024 już jest nowy design, mam go przy tej długiej wince, pokażę wam. Później, jak będę łowił na tamtą, to będę używał tamtej wędki. Wędka łamiąca wszelkie zasady. Można się nią nauczyć rzucać w ciągu paru chwil. Ja tam mistrzem w rzucaniu nie jestem. I robię sobie to tak po prostu dla zabawy. Ale kijek fajny. Wyciągam na tego kija metrowego łososia. Kto nie widział jeszcze, kto nowy na kanale, to proszę się tam cofnąć do marca. Właśnie na tego kija targam tego metrowego łososia. Tak, woda malutka, niziutka, ryby pochowane, dlatego czyściutka, ciężko będzie coś złapać, ale zaraz wdrażę plan B, jadę w górę rzeki godzinę, tam są takie dość duże baseny, może w tych basenach uda się coś złowić, mam tutaj wody po kostki, no niestety. I gorąco jak jest w Kanadzie. Dobra, walczymy dalej. Przygoda trwa.
tam dobrze pójdzie. Już dobrze. No co? No dobry pies. Dobry pies, tak się chłodzi pies, no. Jesteś zadowolony pies? Zadowolony pies, tak? Szczepanie, jakby coś złapał, to by było fajnie. Jakby było fajnie, jakbym coś złapał jeszcze. No i tam już, idź. Idź do brzegu. Idź na brzeg.
tymi drogami wjada od godziny. No jest masakra. No masakra jest. Tutaj nawet chyba diabeł nie zagląda. Dziura na dziurze, dziura na dziurze. Dojechałem na farmę, tam na dole gdzieś jest rzeka, wyjedziemy. Dobra, ja już dotarłem na następne miejsce. O masakrycznych drogach, to no tragedia. Idziemy na rzeczkę, rzeczkę już byłem zobaczyć, rzeczka bardzo fajna. I no myślę, że uda się coś złapać dzisiaj. Także zapraszam do oglądania. Dzień drugi przygody wędkarskiej. Tak, ogólnie moje miejsce parkingowe jest tutaj na tej łące. Ale niestety się obawiam, na telefonie tak tego nie widać, ale trochę się obawiam, że potem tu nie wyjadę. A rzeczka wygląda tak. I fajne miejsce ogólnie tam, gdzie zostanie na noc. No ale strach ma wielkie oczy. I jakbym tutaj został, to chciałoby chodzić gdzieś jakiś rolników szukać ściągnika. No dobra, nieważne, rzeczka wygląda tak. I tak, tutaj jest Anglia, a te drzewa tam po drugiej stronie to już jest Szkocja. Rzeka jest granicą Anglii ze Szkocją. Po tej stronie można łowić 7 dni w tygodniu, a po angielskiej stronie tylko 6 dni w tygodniu. Niedziele są wyłączone od wędkarstwa w Szkocji. Także w niedzielę nie wolno. No ja dobra, idę tu jakiś sobie basenik znaleźć. Sobie pójdę w dół rzeki. Zasnę sobie tutaj od tego wlewu i tam będę obławiał wszystkie te wlewy. Zapraszam do oglądania. Sprzętu, jakiego tutaj używam, to jest wędka trapera. 14-stopowa dziewiątka. Kołowrotek 9 plus Lampsona, rocznik bieżący. Co mówiłem, jest inny design w tym roku. No i tyle, wędka też bardzo fajna. Zobaczymy, czy uda się coś dzisiaj złowić. Rzeczka mała, mało wody. Zobaczymy. Jak ta rzeka się nazywa? Powiedziałbym wam sędzią, ale nie umiem wymówić tej nazwy. Także ale nie będę próbował. Lidl, jakoś tak, coś takiego.
dopływ rzeki Esk. Tam Usk. Właśnie przejść na spacerku, nie chodź do wody, nie chodź. Nie chodź, nie chodź, nie gorąco jest. Ktoś nie musi chodzić do tego. Używam tipa pływającego, on jest tak lekki, że nie mogę tego wyczuć. Nie mogę sobie rzucić. Strasznie szybko odkleja się od wody. Nie chodź, nie chodź. Czekaj tam, czekaj. Nie chodź, nie chodź. Dziesięć minut temu jeszcze było czyściutkie niebo i ani jednej chmurki. Niestety. Dzień dobry. Dzień trzeci. Wczoraj musiałem uciekać, bo zaczęło lać. Zwinąłem psa do auta i wróciliśmy do domu. To nie ma sensu siedzieć w aucie. Ja mokry, pies mokry. Także rozumiecie. Dzisiaj pies został w domu, bo miało być gorąco. Znaczy ciepło jest, ale jak widać na horyzoncie, czarne chmury się zbierają. Ja się ubieram i skakuję do wody. Może dzisiaj uda się coś złapać, bo no niestety coś te łososie mnie nie lubią. Nie mogę złapać nic. Zapraszam do oglądania. Dzień trzeci. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Już malutki znowu siedzi w struniu. Co to się to tak kurwa dzieje?
A no nie pierdzie, że drugi. Second smolt.
Dawaj, kurwa, dawaj się. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Wiem, że tu jesteś. Jest, 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 jest. Nie, puścił. Puścił. Nie, jest. Dwa naraz były. Jest trotka. Dumer, ale została jedna tylko. Nie jest duży, ale waleczny. Nie wiem, czy to łosoś, czy to troć.
Jest. I udało się złowić drugiego łososia w tym sezonie. Nie jest duży. Taki 50. Co? Poszedł. Trzy dni, trzy rzeki, wakacje, wędka, pies i ja. Dopiero w trzecim dniu udało się złowić łososia. Nie był jakiś wielki, ale jest. Morda się cieszy. Kto nie subskrybuje, proszę zasubskrybować kanał. I lecimy dalej. Zobaczymy, co się wydarzy. Pozdrawiam.